Cześć, z tej strony Paweł i mam dziś dla Was szybki test komputera Asus ZenBook UX310. ZenBooka UX310 już od pierwszych prezentacji porównywano z MacBookami. Nie bądźcie więc zdziwieni, że sam będę co jakiś czas wspominał o swoim Retina MacBook Pro 13. Oczywiście to nic złego, aluminiowa obudowa i solidne wykonanie to przecież jest atut, a nie coś, co powinniście odbierać negatywnie. Najmocniejszym punktem UX310 są bez wątpienia konstrukcja i design. Komputer zbudowano z bryły litego aluminium, stosując bardzo fajne szczotkowanie na klapie. Sprzęt waży tylko 1,45 kg i ma jedynie 18,35 mm grubości, dzięki czemu mobilność jest tu na bardzo wysokim poziomie. Sprzęt występuje w dwóch kolorach, trochę dziewczęcym Rose Gold, testowany przeze mnie egzemplarz był natomiast koloru Quartz Grey i wyglądał bardziej standardowo. I całkowicie obiektywnie, prezentował się naprawdę świetnie. Wszystko było tu dobrze spasowane, a całość, choć może nie jest zbyt oryginalna wizualnie, to prezentuje się bardzo elegancko. Testowany przeze mnie komputer miał ekran IPS Full HD o przekątnej 13,3 cala, choć sprzęt występuje również z ekranem o wyższej rozdzielczości. Szerokie kąty widzenia bardzo fajnie wyglądają w prezentacjach i materiałach promocyjnych, natomiast w praktyce nie było już tak różowo, a widziany pod różnymi kątami obraz potrafił czasem zanikać. Przyznaję, że odwzorowanie kolorów było bardzo dobre, to jednak ekran UX310 nie miał startu do obecnej w moim MacBooku Retiny. Świetnie pisało mi się na klawiaturze z bardzo niskim skokiem, jak podaje producent to jedynie 1,6 mm. Miałem jednak wrażenie, że podczas stukania w klawisze cała ich konstrukcja lekko się uginała. Pisanie było jednak bardzo przyjemne, a klawiatura wydaje się niezwykle miękka. Pokryty szklaną powłoką touchpad to podobno dotyk geniuszu. Ja nic takiego nie zauważyłem, gładzik działał w porządku, ale nie odczułem, by jakoś wybijał się poza przeciętność. I ponownie daleko mu do wygody tego obecnego w MacBookach Pro. Bardzo fajnie brzmiały natomiast głośniki, za które odpowiedzialna jest firma Harman Kardon. Jeśli chodzi o porty służące do komunikacji, nie znajdziecie tu w zasadzie nic, co by wychodziło poza tabliczkę z napisem standard. Na prawej krawędzi umieszczono dwa porty USB oraz czytnik kart SD. Zaraz obok niego dwie diody sygnalizujące pracę komputera. Na lewej port ładowania, kolejne USB, port HDMI, jack typu headset i jedną fajną ciekawostkę, mianowicie port USB typu C. Bardzo fajny pomysł, szkoda tylko, że wszystkie te porty okropnie zbierały kurz. Testowany przeze mnie model wyposażono w procesor Intel Skylake i5, 8 GB pamięci RAM i dysk SSD o pojemności 512 GB. Do tego zintegrowany układ graficzny Intel HD Graphics 520 i uwaga, zewnętrzną kartę graficzną Nvidia GeForce 940 MX z 2 GB pamięci RAM. Taki układ w tak słomkim komputerze wydaje się bardzo dużym wyzwaniem, natomiast sprawdzał się bardzo dobrze. Oczywiście trudno mówić, by komputer był przeznaczony do gier, ale grać na nim można i to całkiem przyjemnie. Ilość klatek w testowanych produkcjach może nie powalała, ale takie tytuły jak World of Warcraft, League of Legends, Dota, Counter-Strike czy StarCraft można śmiało odpalać w wyższych ustawieniach z wyższymi detalami i cieszyć się płynną rozgrywką. Asus ZenBook UX310 bardzo chciałby być MacBookiem, ale nim nie jest. Nie znaczy to oczywiście, że jest od sprzętów Apple gorszy. Za komputer zapłacicie około 3900-4000 zł i za te pieniądze otrzymacie komputer ze świetnie wyglądającą obudową, niezłymi osiągami, zewnętrzną kartą graficzną i to sprawia, że Asus UX310 to fajna, mobilna propozycja z odpowiednim zapasem mocy. Na tyle odpowiednim, by działać sprawnie jako sprzęt do pracy, a w wolnych chwilach zapewnić trochę frajdy w grach. Dzięki, subskrybujcie nasz kanał i do zobaczenia w następnym materiale. Cześć!